ekspert w dziedzinie ekologii, powiedział szokującą prawdę. Dziennikarz w studiu zszokowany. Sprzeczne wypowiedzi wiceminister klimatu. Dosadny komentarz Bosaka. W dzisiejszym materiale omówimy wszystkie te tematy. Memowy.pl. Zakazane gadżety z motywem politycznym. Kupując, wspierasz naszą działalność. Mnie też próbowano zwerbować. Wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Nie zgodziłem się. 18 września w debacie na Polsat News dr Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono, ujawnił coś szokującego. Niemieckie służby próbowały zwerbować polskich ekologów do protestów na korzyść Niemiec. Samemu odmawiając oraz zgłaszając sprawę do ABW, która to potwierdziła. Posłuchajcie tego. Ci, którzy protestują, nawet nie mają kierunkowego wykształcenia. Znowu inni protestują i tutaj przypomnę pewnego prezesa fajnej spółki, dużej państwowej, który powiedział: ja znam bardzo wielu naukowców, pytanie komu służą. Więc odpowiadając, kto nimi powoduje, no nie tylko sponsor, ale czasem oficer prowadzący. I mówię to nie bez kozery, bo znałem taki przypadek. Stąd też no, pora o tym mówić otwarcie. To jest gra wywiadów na terenie Polski również. Więc no nie za ostro, panie Grzegorzu? Słucham? Nie za ostro? Nie, nie za ostro. To zostało potwierdzone przez ABW. Będzie pan zaskoczony, ale naprawdę tak jest. Więc my musimy wreszcie mówić otwarcie. My nie możemy się bać tego powiedzieć otwarcie, dlatego że jeśli to powiemy otwarcie, no to może skuteczność różnych takich organizacji będzie nieco osłabiana, dlatego że mnie też próbowano zwerbować. Wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Nie zgodziłem się, ale wiem, kto został zwerbowany. Ale poszedł pan z tym do ABW w takim razie, bo już pan ostro mówi w tej chwili. Poszedł pan z tym do służb polskich? Oczywiście tak, ABW zna wszystkie szczegóły i dostałem informację zwrotną, że miałem rację. To świadectwo doktora Grzegorza Chociana jest niezwykle ważne i powinno dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. W czasach, gdy protesty i działania tzw. ekologów są sprzeczne z interesem Polski, jego wiedza nabiera szczególnego znaczenia. Prosimy o udostępnienie tego materiału. Warto podkreślić, że Grzegorz Chocian ma bogate doświadczenie zawodowe, co nadaje jego słowom wypowiedzianym na antenie jeszcze większe znaczenie niż nam się wydaje. To historyczna wypowiedź. W kontekście słów doktora Chociana warto zwrócić uwagę na wypowiedź obecnej wiceminister klimatu, która otwarcie sprzeciwiała się inwestycjom hydrotechnicznym w 2023 roku. Obecny rząd, tu mówię to z pełną świadomością, wykorzystuje takie katastrofy jak potężna susza w Polsce, która rozpoczęła się w 2015 roku i mniej więcej trwa do dzisiaj, do tego, żeby wprowadzić, żeby załatwić swoje interesy. I przykładem tego był plan Stop Suszy, który teoretycznie przez 4 lata rząd pracował i konsultował w całej Polsce plan Stop Suszy za kilkanaście milionów euro z Unii Europejskiej, po czym po cichu w 2021 roku zaparkował tę wielką specustawę i przyjął jednym podpisem jednego ministra, Adamczyka z Ministerstwa Infrastruktury, trzy wielkie załączniki na 594 budowle hydrotechniczne rodem z PRL-u za prawdopodobnie 18 miliardów, ale tego tak naprawdę nikt z nas dobrze nie wie. Prawdopodobnie wdrożenie między innymi właśnie tama, wielka tama w Siarzewie, bo to nie jest tylko stopień wody, to jest tama, której dzisiaj na świecie takich tam już absolutnie nie radzi się nikomu budować, bo one zubożają społeczeństwo. Dlatego apeluję do Państwa, żebyśmy nie mówili o tych w ogóle budowlach jako o inwestycjach, to są dezinwestycje, to są sposoby na zubożenie naszego społeczeństwa finansowe, ale przede wszystkim zasób podstawowy, jakim jest woda do życia. A teraz trzymajcie się mocno. W krótkim filmiku na Onet Rano 18 września wiceminister klimatu mówi, żeby budować zbiorniki retencyjne, choć wcześniej sprzeciwiała się takim inwestycjom, co omawialiśmy w poprzednim odcinku. Miliardy na działania adaptacji do zmian klimatu. To jest retencja, to są zbiorniki retencyjne, mała retencja, duża retencja, takie małe zbiorniki Racibórz Dolny, ale i małe zielona infrastruktura, zdrowe lasy, lasy pozostawione w całości na terenach górskich, bo one są jak gąbka. Wypowiedzi wiceminister klimatu są mocno sprzeczne ze sobą. Na koniec materiału chciałbym wam pokazać komentarz Krzysztofa Bosaka na temat ekologów, którzy nawołują do dekarbonizacji, a jednocześnie otwarcie sprzeciwiają się i utrudniają budowę infrastruktury chroniącej przed zagrożeniami, takimi jak powodzie. W
Uważam, że mamy do czynienia z dywersją w rządzie, polegającą na tym, że inspirowani z Niemiec politycy, moim zdaniem wielu z nich działa z fanatyzmu ideologicznego, ale duża część z nich działa ze zwyczajnego ogłupienia i niezrozumienia materii. Desant takich ludzi, sekciarzy ideologicznych, wszedł do rządu. Kogo pan ma na myśli? I próbuje paraliżować wszelkiego rodzaju inwestycje w infrastrukturę wodną. Kogo pan ma na myśli? Mam na myśli polityków związanych z Partią Zielonych, ale to wychodzi znacznie szerzej, także polityków związanych z Lewicą, z Koalicją Obywatelską, którzy wręcz chwalą się tym, że blokują kolejne inwestycje na Odrze i na innych rzekach. No, najbardziej jakby znamiennymi politykami, którzy są przeciwnikami, jak oni to nazywają, betonowania rzek, czyli wzmacniania infrastruktury służącej zarządzaniu gospodarką wodną, to są pani wiceminister Urszula Zielińska. Wydaje mi się, że pod ten trend podpina się pani minister Hennig-Kloska, odpowiedzialna za Ministerstwo Środowiska. Wicemarszałek Sejmu wspomniał również o Kotlinie Kłodzkiej, gdzie miał powstać zbiornik, który dziś mógłby chronić mieszkańców. Teraz ludzie z tego regionu proszą o pomoc po zalaniu, a na organizatorów ówczesnych protestów spada fala krytyki za ich działania sprzed lat. Jednym z organizatorów takich protestów była m.in. Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej, która jawnie sprzeciwiała się budowie zbiorników. Ani mieszkańców, ani władz samorządowych gmin, ani też powiatu nie ma zgody na takie propozycje lokalizacji 9 suchych zbiorników na terenie ziemi kłodzkiej. Wody Polskie podlegające pod rząd wydały publiczne pieniądze w błoto. Uczestniczyłam w jednym ze spotkań w Ścinawce Górnej, gdzie mieszkańcy jasno określi, co myślą o przygotowanej analizie. Ja też. Pomijając mały błąd w zdaniu, warto zastanowić się i prześledzić, kto wcześniej głosił podobne poglądy. Jeśli chcecie kolejny odcinek na ten temat, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie również wesprzeć kanału, kupując w sklepie memowy.pl. Do następnego, cześć!